Proszę Państwa, spróbujmy jeszcze raz połączyć się z dyżurnym pracownikiem Państwowej Dyspozycji Mocy. Halo? Panie inżynierze, mamy prośbę. Proszę powiedzieć, czy po naszym apelu do wszystkich widzów w kraju o to, aby w swoich mieszkaniach włączyli przynajmniej jedno urządzenie elektryczne, przynajmniej jedną żarówkę, u Pana na wskaźnikach wystąpił jakiś wyraźny spadek obciążenia? W wyniku apelu nastąpił spadek obciążenia o około 50 MW. Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale wzrasta. Jak je pokryć, zwłaszcza w godzinach szczytów? Oto problem numer jeden naszej energetyki. Pierwsza z 18 już w pewnym stopniu ten problem rozwiąże. Oczywiście chodzi tu o elektrownię. Posłuchajmy, co o początkach tej budowy mówią jej ludzie. Początek budowy to były roboty ziemne. Jak ruszyły maszyny, spycharki, koparki, zgarniarki, to się zrobiło z tego taka kopalnia odkrywkowa. Tak to mniej więcej wyglądało. Kłopoty w tym okresie były szczególnie jesienią i wiosną. Bo jak spadły duże opady, to się te drogi zamieniały w bajora, w bagna, w jakieś kałuże, gliny. No i tam najwięcej nam sprzęt się na tym niszczył. Wiadomo, że tą przyrodę tutaj się zniszczyło i byli ludzie, którzy strasznie się tym martwili. Ale z tego przecież powstanie obiekt, który będzie miał jakieś duże znaczenie gospodarcze i w tej chwili już widać te zarysy. Tu są bardzo ciekawe rozwiązania techniczne. Ta cała armia ludzi również pracuje nad tym, żeby budowa wyszła zarówno ekonomicznie, jak i technicznie prawidłowo. To jest coś eksperymentalnego, to jest coś nowego i zdobycie doświadczenia na tym obiekcie może posłużyć na inny. A poza tym osobista satysfakcja. No, robiłem żydowo, budowałem żydowo, byłem przy tym. Załoga tutaj są ludzie znający swój zawód i oddani tej pracy. Ja jestem z Warszawy, urodzony w Warszawie, jestem wychowany. A teraz tutaj byłem na tych terenach, no, ta budowa się zaczęła. I myślę, że z powrotem pojadę z budową. Gdzie oni pojadą, to ja pojadę. Także zasadniczo podoba mi się takie coś. Wiem, tak wędrować, o. My to nazywamy chorobą budowlaną. Człowiek, który się wciągnie już w to koczownicze życie i spędzanie czasu na budowach, po prostu trudno mu się później przestawić na jakąś pracę gdzieś na miejscu, w mieście. Jeżeli w tak odległych od miasta ośrodku siedzi 600 ludzi, to świadczy o fakcie, że są w jakiś sposób wciągnięci w tą budowę, że chcą budować. No, na pewno to się tylko i wyłącznie zarobkami nie wiąże. Zarobki są mniej więcej takie same jak na innych budowach. Nie, to jest pierwsza tego typu budowa, jako że to jest jakieś perpetuum mobile energetyczne. A więc elektrownia, jakich dotychczas bardzo niewiele jest na świecie. Jej zadaniem będzie prawie natychmiastowe pokrywanie zwiększonego w godzinach szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną. Szczyt energetyczny. Moment, w którym wszystkie elektrownie produkujące energię elektryczną nie są już w stanie pokryć dalszego wzrostu jej zapotrzebowania. Włączenie do sieci energetycznej jeszcze jednej elektrowni cieplnej trwałoby kilka godzin od chwili rozpalenia kotłów parowych. Można by ewentualnie utrzymywać bez przerwy ogień pod kotłami takiej rezerwowej elektrowni, ale wtedy koszt wyprodukowania energii byłby bardzo wysoki.
Jedynym tanim i praktycznym rozwiązaniem jest właśnie wznoszona tu elektrownia szczytowo-pompowa. Istnienie dwóch zbiorników wodnych, z których jeden jest położony wyżej od drugiego, to podstawowy warunek działania elektrowni szczytowo-pompowej. W tym przypadku są to dwa jeziora. W godzinach szczytu woda z wyższego jeziora zostanie skierowana trzema rurociągami do elektrowni leżącej nad brzegiem jeziora niżej położonego. Wypływając z rurociągów, woda uruchomi turbozespoły i już w ciągu kilkunastu sekund wytworzy energię elektryczną potrzebną na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania. Gdy okres szczytu minie, te same turbiny zaczną pompować wodę z dolnego jeziora do górnego. Energię elektryczną potrzebną na pompowanie elektrownia szczytowo-pompowa będzie czerpać z sieci energetycznej zasilanej przez elektrownie podstawowe, które pomimo zmniejszonego zapotrzebowania i tak muszą pracować pełną parą. Elektrownia szczytowo-pompowa zużyje wtedy na pompowanie wody tę niewykorzystaną energię elektryczną, aby ją natychmiast oddać, gdy nastanie szczyt. Już wkrótce elektrownia szczytowo-pompowa budowana na terenie województwa koszalińskiego zacznie pracować. Następne są już zlokalizowane. Realizacja tego wielkiego planu inwestycyjnego w dziedzinie energetyki w pełni usprawni dostawę energii elektrycznej dla przemysłu i dla naszych mieszkań. I wtedy, w godzinach szczytu, już nie będziemy musieli wyłączać żadnej żarówki. Mm-hmm.
Mm-hmm.